Oczywiście skupiliśmy się na dzisiejszych zajęciach na programowaniu robotów humanoidalnych, ale tak naprawdę te techniki, które tutaj poznali, dotyczą się jakiegokolwiek programowania układów autonomicznych, programów robotycznych, a w ogóle generalnie programowania. W ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut młodzież zbudowała sobie aplikację, dzięki której można poruszać, można kontrolować zachowanie się robota i to było celem dzisiejszych zajęć. Sam mechanizm, sam proces tworzenia to jest coś, co buduje ich bazę wiedzy na temat w ogóle metod kontaktowania się człowieka z urządzeniami, z maszynami. Właśnie chodzi o to, żeby sobie już w takim wieku młodzież uświadamiała, jakie procesy technologiczne za to odpowiadają i myślę, że właśnie to jest, da im możliwość, czy ich to interesuje, czy to będzie kierunek wyboru ich drogi życiowej w kierunku chociażby informatyki czy automatyki. Robotyki. Z dzisiejszych zajęć nauczyłem się, jak wydawać robotowi takie podstawowe polecenia, typu usiądź, wstań, najwyżej powiedz coś. No i później zobaczyliśmy, jak to działa w praktyce, czyli po podłączeniu robotowi jakby tego programu mogliśmy zobaczyć, jak to działa wszystko. Były interesujące ogólnie. Mi się wydaje, że to jest dość fajne takie programowanie robotów. Też sam programuję, więc się tym interesuję, więc jest to coś, co w sumie może będę kiedyś robił. Jak takie roboty programować, też od razu nauczyło to takiej podstawy do algorytmiki. No i w sumie jest to naprawdę dobra zabawa.